Halo, 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 witam wszystkich. Jak widzimy, jesteśmy na moim łuczniku. Dzisiaj może zobaczymy, co ja tu mam. Oczywiście, może zaczniemy od początku. Łucznik wygląda tak. Nikt jest tak, jak był i raczej nie będzie zmieniany. Moim petem jest Katarzyna typowa Aquaria. Ubrana na razie w coś podrzędnego pod hapsa, żeby miała dalej najwięcej. Wiadomo, petów bym się wyjebać. Co dalej? Może pokażę umiejętności. Będę do początku mowera. Wszystko na standardzie. To tutaj precyzyjny na jeden. Z demerem nie odstaje od innych użytkowników na moim levelu. Myślę, że większość zależy od ogarnięcia pozytywnego użytkowania damage. Tylko buffer, jak widzimy, coś pisze. Czyli Enki. Najpierw. Poradzając do brak umiejętności. Mamuśka na 5. Podciągnę na piątkę, bodajże koszt 40 któregoś levela. Z racji, że 5 rund będzie. Co następnego? Następną mamy zatrutą. Zatrutą na 5, to jest z racji tego, że 5 to dłużej się trzyma. Lepsza szansa na zatrucie. My tu standardowo 7, jak każdy łucznik od 15 czy 16, 14 chyba levela. Ciągnie to na 7, będzie dobry. Ognista jest póki co na 5. Jestem w czasie grindowania jej na 7. Aktualnie ją będę chciał na 7 maksuje. Cały czas tam do 7, 8 bodajże wejdzie. Jakoś tak. Piach jest standard 7. Wcześniej był na 4 do poziomu, żebym wam nie skłamał. Był do poziomu 40 chyba któregoś. Był na 4, potem podziągnięty został na 7. Strzał strategiczny. Dla mnie ogólnie ta strzała jest strzałą, bo jest. Używam jej wiadomo jak każdy łucznik, aczkolwiek nie jest dla mnie jakaś niezbędna do życia. Wiadomo, trzeba zabierać, dlatego mam ją na 5. Dużo łuczników mają na 70, którymś levelu już na 7. Aczkolwiek ja uznaję trochę inny build i trzymam się starego buildu, który miałem. Rodowa 7, standard, stawa, bicie, PA, VP, konta zjadana. No i grad jest na 1. Tutaj się zbytnio nie ma co rozwodzić, grad na 1, bo raczej chodzę tym na boss, nie gra jak sobie sam. No. Moje statystyki na Karatisie i w ganku. Oczywiście hełm to jest kurwa. A, nie będę to hełm. Ten jest ostatni level w damagu. Czego się. No, nie 16. No, z rankingiem w takim setupie 277. Bez żadnej buchy, jak widać. Brak to jest opaka bogów. Zmorfowana Orlea. A hełm to jest chyba. Mor. Bitki. Viral. Xeno. Obdarte. Nie jest to jakoś mega ulepszone. Jak dalej są tylko 3 gwiazdki. Nago 5. Gaj to 4. Ogólnie za ulepszenie wziąłem się niedawno. Dopiero ulepszam. Bankru mam plus 5. Blisko plus 5 na NU. To jest jeszcze ze starego łucznika. Ulatował się tylko dzięki temu, że dałem bratu na konto. Nie wiem, potem od razu zrobiłem nowego. Arkana mam plus 2. Nie chodzę w niej prawie w ogóle i na razie szkoda mi było flaszek na ulepszanie tego. W markach mam plus 3, bo ogólnie zazwyczaj chodzę w markach nie, więc raczej chodzę w markach nie. No, jak się obiorę na fizycznych, jak robię damage, to mam 301 z ręki. Widać. To w takiej inaczej zestawie chodzę na salowanie bossów na czyszczenie instancji. Jeżeli potrzebuję jakiś rest, no to wydam gardę, kontruję tam się XP. Dopiero szmarku level. Trzeba mu powiedzieć, potywam. No i to chyba tyle. Wiedzy aktualnie nie robię. Wiedzę włożę dopiero na 75 levelu, jak kupię arki. Ogólnie arki na 75, to nie wiem. A to dwójkę. No ja już chyba dwójkę już chyba mam. Tak, mam dwójkę, trzy gwiazdki. Całkiem dobra cena się trafiła.
Także stwierdziłem, że wezmę. No i cóż mogę wam powiedzieć? Mogę wam na przykład pokazać, jak jej nie wiedział. Pana Budwa. Muszę przyjąć sobie. Nie wiem, co to jest. Kolejny nie ma trzymania. A tu ludzie może się trawem zrazić. Względem powrotu mojego do kanału. Tak, będę nagrywał z powrotem. Całkowicie ruszę z aktywną bardzo grą po nowym roku. Myślę, że 2-3 stycznia możecie się spodziewać już filmów na kanale. Jakiś, może nie będzie tego jakoś wiadomo ile, aczkolwiek będę wrzucał regularnie, chyba raz, co najmniej raz w tygodniu coś. Zaprezentuję też moje postacie z innych gier. Moje raczej konta, bym powiedział. Tak wyglądam w walce. Cóż mogę wam więcej powiedzieć? Bo tutaj chyba na tym zakończymy nasz materiał. Jak widzimy, ucznik się sprawdza. Wygląda całkiem ok. W walkach też. Także dziękuję za oglądanie. Wrzucimy coś następnego. Cześć, trzymajcie się.